Cześć. Jeszcze raz dzisiaj. Teraz jestem w szklarni. Termometr pokazuje 37 stopni. No wczoraj było 42 stopnie. Także dzisiaj może też jeszcze tyle będzie. No i tak na razie na pierwszy rzut oka to nie widać, żeby te 42 stopnie jakoś tutaj zaszkodziło roślinom. Wszystko się trzyma. O, jak pod... Ojej, ale to jest naprawdę tropik. No to może tak szybko coś pokażemy, jak co rośnie. A. Idzie czwarty mój liść. No rośnie jak na drożdżach ogólnie. To jest trzeci liść. Jeszcze niedawno był nierozwinięty. A już się rozwinął. Jest największy ze wszystkich. I idzie czwarty. Tak. Musa Himalayan Fruit przyciąłem. Bo byłem niepewny co do niego, ale jednak wysuwa się ze środka. Tutaj mam Lady Finger, też już parę razy przycinałem, podejrzana była, miała taki środek ciemniejszy, no nie taki ciemny jak w tym momencie, bo to już czarniało, bo dawno obcięte, ale był nieco bardziej zżółkły niż pozostała część pieńka. No ja mówię pieniek, nie mówię niby pień. Mówię pieniek w skrócie. Wiadomo, każdy wie o co chodzi. Ale tutaj widzę, wysuwa się środeczek. Ale oprócz tego odrościk idzie. I to jest znak, że będzie żyła. Możliwe, że ten odrościk wypuszcza, bo się broni. Ale będzie żyła. Dobra, o tu mała szpa. Daj jał. Też rośnie. Kawędzisz azjatycki. Wychodzi. Drugi listek wychodzi. Ale gorąco. Tropik, istny tropik. Siam Ruby. To jest listek, z którym do mnie przyjechał. A to jest, ten zielony jest mój. Nie wiem, kiedy te wybarwienia wyjdą. Nie miałem wcześniej Siam Ruby. I ma odrosta mojego już. Bordelon też ruszył się. Jest mały listek. Ostrości nie łapie. No tu może jeszcze coś o pielgrzymie. Pielgrzan. Zaczyna rosnąć. Znaczy rośnie cały czas, ale trochę chorował. Bo latem zauważyłem, jakoś w sierpniu chyba, że był popas był w ziemi. A wcześniej, kilka tygodni wcześniej go przesadzałem. I nie wiem, czy ja go tak byle jak wsadziłem, czy on mi się później zapadł tak pod ziemię.
I zauważyłem to, no i od razu go odkopałem. No i podniosłem mu tą ziemię trochę i ogólnie teraz rośnie to poprawnie. No ale wtedy zaczął mi chorować. Te liście takie trochę przyschły, brzegi, czubek trochę przysech. No, także albo to było od tego, że za głęboko rósł, albo podlałem go nawozem, bo też lałem tutaj inne rośliny, znaczy nie tutaj, na dworze jeszcze, inne rośliny nawozem i na niego też się coś tam chlapło i to może być druga przyczyna, że on mi tak trochę zmarniał, ale żyje i coraz ten pieniek coraz grubszy się robi, coraz bardziej przypomina pielgrzymka. Ale gorąco. Dobrze. Tu mam jabłko budyniowe. To dostałem od kogoś. Od kogoś kupowałem w tamtym roku kolokazję, alokazję, czy coś takiego. I dostałem to w Gretisie. Słabo rosło, słabo, ale w tym roku cały rok było w szklarni. I odżyło. Glaucum. Wyrasta. Przesadziłem go do mniejszej donicy. Ziemia z perlitem. No i zobaczymy, jak przezimuje, bo podobno niełatwo go przezimować. Korzenie poprzycinałem, liście poprzycinałem, jak widać. Zobaczymy, jak z nim będzie. Tu jest Grand Nine. Tu obok Cavendish. No tak szczerze mówiąc, to na razie to, no nie wiem, patrzę na te oba banany i tak, no nie widzę różnicy za bardzo. Cavendish. Grand Nine. Diabeł wie, no nie mogę jakoś tak rozróżnić ich. No to jest ten mój nowy nabytek. Rośnie. Rośnie listek. NCT Ventricosum Mont Belliardi. Słabo widać, a to są te moje znasiona glaucumy. I niedawno przesadzone, czyli delikatne siewki, a bez problemu wytrzymały te 42 stopnie wczorajsze. Możliwe, że dzisiaj też będzie tyle, bo jest słonecznie. Co tutaj ciekawego? O, Musa Hesmani. No, konkretnie wziął się za robotę. Szklarni. Pasuje mu tutaj. To jest... Na 100% nie wiem, ale to jest chyba znasiona banan. Wysiane w styczniu. Ale to nie pamiętam dokładnie już. Ta taka była delikatna, na dworze stała, padała. To jest alokazja, no nie wiem, ja ją zidentyfikowałem, że to jest Lauterbachiana, ale nie, no nie jestem do tego przekonany, bo kupiłem ją jako alokazja mix. Także było tam chyba ze 3-4 różne odmiany. Można sobie było wybierać.
pożółkłym liście, podcinałem, zostawiłem tylko te najlepsze. No i te się trzymają. Jakieś młodziaki są, ale to chyba były. Nie wiem, czy ona wypuszcza coś, czy nie. Zobaczymy, tutaj ma te liście z pączkami, ma zostawione, także możliwe, że ruszy. No, ta jest bardzo ładna. Dzikup. Tu wychodzi następny listek. Tam jest sadzoneczka obok, ale to nie oddzielam na razie, bo wolę kępkę. Ventricosum Large Seed. Też rosną. Są kupione sadzonki. Tutaj jest Super Boom. Jeden wystrzelił jak ze sprocy do góry. No drugi też się ruszył, ale jest dużo mniejszy. Ansette Super Boom. Ansette Super Boom, tak. Papirus nilowy. Nie wiem, jakieś takie puste te łodygi. Nie wiem, czy to tak ma być. Niby powinien być zimowany w bardzo mokrym podłożu. No takie ma. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie wiosną w nim. Black Coral. O, widzę, też otwiera liścia. Też sadzonka. No, ale też nie oddzielam. Belgiana. Tak jak wyjąłem z kastrą, jak rosła przez cały rok, tak ją wstawiłem do szklarni. No i tak się zimuje, już chyba tak zostanie. Odrost jest jeden. Już ładny odrościk. Spora urosła. No niedługo trzeba będzie ją ciąć chyba. A co do zimy, jeszcze uchuchu, a one już do dachu mi sięgają. Glaucum. Hesmania, jak będzie tak rósł, to też niedługo do dachu dojdzie. Na razie jest dobrze, wszystko rośnie, nic nie pada. Kaladiumki. Mam kaladiumków 3. 3 odmiany. Tu agawy. Tam jest agawa Montana. Wysiana w styczniu. Bardzo pomału rośnie. A to jest taka chyba agawa amerykańska, chyba wariogata, jak się nie mylę. Taka typowa. Dostałem sadzonkę od kogoś. Aha, tego miałem sprawdzić. Co to za banan, ten mały. Marcin, z Marcinem. Dyskutowałem o tym. Zaraz dosięgnę tą etykietkę. Taką ma etykietkę. Musa Dwarf. A tam w którymś filmiku powiedziałem Super Dwarf, czyli się pomyliłem.
Żadnych szczegółów, no Musa Dwarf. Mini banan. To ze zwykłego sklepu ogrodniczego akurat. Akurat mieli. Tak. Nie, no zimnie już podcieleje naprawdę. Wychodzę stąd. Na razie.